Szanowni członkowie zespołu Bursztynki, szanowni goście, tak jak już prędzej zapowiedziałem, że koniec października złożyłem pisemne wypowiedzenie z pracy w Bursztynkach, jak również z gospodarza Domu Kultury w Mieroszynie. No, wczoraj upłynął termin, dziś jest 1 grudnia. No i dziś spotkaliśmy się w tak uroczystym nastroju, żeby to uczcić, to moje kilkunastoletnie bycie w Bursztynkach i 11 lat gospodarza Domu Kultury w Mieroszynie. Bardzo serdecznie witam na naszym dzisiejszym spotkaniu wójta gminy Puck, pana Tadeusza Puszkarczuka. Dyrektora Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w gminie Puck. Również witam pana Bronka, instruktora kultury w Ośrodku Kultury. Witam również fotografa, który zajmuje się udokumentowaniem całością działalności Ośrodka Kultury i nie tylko, i również naszej gminy. A więc panie Edwardzie, dziękujemy. To podziękowanie było takie symultaniczne. Myśmy sobie dziękowali już i wcześniej, i teraz dziękujemy, i jeszcze dziękować będziemy, ponieważ mam nadzieję, że nie rozstajemy się generalnie. Będziemy razem. Będzie pan tutaj współuczestniczył w tym zadaniu, które pan tych prawie 15 lat temu wyznaczył. A więc cofając się tych prawie 16 lat temu, to był ubór. Temat, który był do rozwiązania. A postawione zadanie przez pana Edwarda, że w Mieroszynie mógłby powstać zespół i jest potencjał do tego, żeby on żył, no, sprawdziło się. W imieniu Ośrodka Kultury dziękuję panu, panie Edwardzie, za ówczesną decyzję, która z perspektywą już wtedy wypowiedziana dzisiaj się spełnia. I chyba największą radością jest to, że jeżeli zakładamy coś, co może istnieć, co może być kreatywne w społeczeństwie, i potem przez te lata sprawdzamy to jak papierkiem lakmusowym, czy idzie to we właściwym kierunku i czy to rzeczywiście żyje, to jest to największa radość dla tego, który stanął u początku tego działania. Panie Edwardzie, Polska Księga Tradycji to taka symboliczna księga. Dokonaliśmy w niej wpisu i ten list gratulacyjny tutaj wklejony, i ten tekst, który tam został wypisany, już został streszczony w tych słowach. On pokazuje pana wkład wyjątkowy, szczególny, i za to bardzo serdecznie dziękujemy. Jednocześnie gratulując, że tych kilkanaście lat było latami obfitymi, latami, które dają nam szansę na to, żeby mówić, że rzecz, która się dzieje, trwa. I niech ta radość też tak do końca się faktem. Dziękujemy i zapraszamy do stawu. Kolego Edwardzie, ja mieszkam w gminie Puck 37 lat. Wydaje mi się, że ty ciągle byłeś gdzieś tam w tej działalności, jak nie w tej, to sołtysem, jak nie sołtysem, to przewodniczącym jakiegoś koła, czegoś, a jak nie przewodniczącym, to menadżerem, i ciągle w tobie była ta siła i ta chęć działania na rzecz innych ludzi, współdziałania z innymi, ale byłeś zawsze osobą, która działała, która była aktywna. Zostałeś pierwszym super sołtysem w gminie Puck. A dlaczego? Otóż dlatego, że ty umiałeś zawsze do mnie przyjść, miałeś na to czas, umiałeś zorganizować
rzeczy, o których czasami inni pomyśleli, a nie umieli tego zrobić, a tobie to zawsze wychodziło. Ale to między innymi też polega, trzeba mieć ten dar do pewnych rzeczy, żeby wyjść z pewnego kręgu, pójść dalej, nie mieć zahamowań przed tym, co się działo. Jeszcze chciałbym panu wręczyć księgę sławnych postaci w dziejach Polski i świata. Panetka pamiętam znakomicie, doskonale, już nie mówiąc o latach 60., bo wtedy był takim działaczem społecznym w sensie sołtysa i tak dalej, ale początek lat 70., kiedy znakomicie, i to już po raz enty powtarzam, prowadził imprezy plenerowe typu Sobótka, Dożynki. I wtedy jako taki bardzo młody człowiek miałem takie marzenie, jak ja bym chciał to tak robić jak Panelek. I naprawdę dla mnie on zawsze będzie takim miłym wspomnieniem i takim właśnie, że z takim sercem należy podejść do sprawy. Ponadto później, jakby nie było Panelek, no zakładał tutaj całe, na terenie ziemi puckiej, cały ruch agroturystyczny. Przecież właśnie nigdzie indziej, jak tutaj w Mieroszynie, było właśnie tych najwięcej imprez agroturystycznych. Dzięki właśnie tutaj działaniu pana Edka. No i później oczywiście tutaj znacząca rola w tym Domu Kultury, nie mówiąc o zespole Bursztynki. Także kolego Edku, mi się wydaje, że naprawdę należy się tobie wielkie słowa podziękowania, że miałeś takie otwarte serce dla ludzi, dla całego swojego środowiska. I mnie również podziękowania od zespołu. Jestem z tobą od początku 15 lat. Prawda. No i cóż można powiedzieć? Dziękujemy za wszystko.